You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, mamy dzisiaj 12 czerwca, dzień tygodnia, środa. Środa, ja mam ostatni dzień wolnego, jutro już idę do pracy, czwartek, piątek, sobota, niedziela pracuję, także będę miała już na pewno troszeczkę bardziej okrojony czas na nagrywanie. Siedzimy sobie właśnie i zrobiłam sobie pielęgnację. Muszę Wam pokazać teraz, tak... przy tym już chyba lepszym świetle, po pierwsze rzęsy. Ja mam takie dość małe oczy, więc ja nie wiem, czy to u mnie nie jest tak za mocno, słuchajcie, aczkolwiek ja już się tak przyzwyczaiłam, że mi się to po prostu podoba. Teraz sobie chyba nie wyobrażam już mieć jeden do jeden. Otworzymy sobie, dzisiaj zrobimy sobie otwarcie przysyłki z Shein, ponieważ tutaj stoi koło mnie i czeka. Ale też do mnie awizo, słuchajcie, bodajże chyba z Lovely Wholesale i tylko nie rozumiem, dlaczego znowu mam zapłacić, kurde, za tą wysyłkę. Wiecie, co chodzi, ten chyba podatek czy coś, ja nie wiem. 12 funtów muszę zapłacić, słuchajcie, nie jest to mało. 6, jeszcze bym zrozumiała, ale nie 12. Dobra, smyrna sobie usta tylko, słuchajcie, błyszczykiem. To jest właśnie ten błyszczyk z NYXa, o którym Wam wcześniej mówiłam w tych zakupach, gdzie kupiłam dwie niebieskie kredki i właśnie to była ta trzecia rzecz, zobaczcie, już zużycia. Tyle już zużyłam, a mam go drugi tydzień. No. Także tak wygląda ten błyszczyk, jakby ktoś był zainteresowany, to jest dokładnie ten. A jeśli chodzi o kolorek, to jest Brunch Drunk i 02. NYX Filler Instinct. I czujecie takie mrowienie delikatne w tym błyszczyku. No, taką papryczkę chyba chili. No, coś ostrego, ale bardzo ładny daje efekt naprawdę na ustach. Także to oczywiście wcześniej posmarowałam sobie wypełniaczem tym hialuronowym z Eveline'a, który uwielbiam i który na pewno zakupię, jak będę teraz w Polsce. Że teraz możecie zobaczyć sobie moje zrobione bruzdy. Jest niebo, a ziemia. Po prostu pięknie to wygląda. Pięknie, cudownie. Miałam bardzo mocno tu wstrzykiwane, co zobaczycie na poprzednim vlogu. Widziałyście już zresztą, bo vlogi lecą po kolei. Także tu jeszcze mam sinę widzę i tu mam siniaczka. No ja widzę takie delikatne. Także bardzo ładnie pani mi zrobiła, jestem mega zadowolona i tak jak mówię, kolejny zabieg przed Polską, to będą jeszcze znowu kurze łapki, które bardzo minimalnie, ale jednak tutaj gdzieś tam już dają się we znaki. Otwórzmy sobie przesyłeczkę z Shein, ale zanim zrobię sobie kawę. Znaczy nie zanim, tylko najpierw robię sobie kawę, przyjdę z kawą i otworzymy sobie przesyłkę. No i okidoki. Ta-da-da-da. Kawcia. Niam, 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 niam. Dobra, tego było mi trzeba. No i co? Muszę się odsunąć, żeby było wszystko widać. Ja mam tu wybrane 4 rzeczy, które możecie zobaczyć w poprzedniej części vloga. Postaram się to bardzo oddzielić. Mam tutaj przesyłeczkę, przyszło to właśnie w takiej kopercie. Wyciągam po kolei. Uwaga. Rzecz numer 1, Shein. Czy zrobiłam teraz rozmiar M, czy nie? Tu jest, to są te spodnie. Rozmiar M, też brałam M-ki. Już się boję, ja zawsze się boję rozmiarów takich, jak się zamawiam online. Rozmiar M. I rzecz ostatnia, również chyba rozmiar M. Cudownie, że są metki, cudownie, po prostu popieram, popieram. Także mamy tutaj wszystko z Shein podpisane. Te koperty są chyba tylko dwie, te torby. Tylko dwie są podpisane, troszkę szkoda, ale wspieramy sobie, nie wiem, od czego zacząć, słuchajcie. I mnie już korci, o, żeby przymierzać, nie, żeby już Wam przymierzać. Otwórzmy sobie po kolei. Najpierw biała rzecz i jest to, tak jak mówię, rozmiar M. Jeszcze będę wkładać w siatkę, bo jeszcze nagram Wam również na Instastory. Więc tak będę chciała też zrobić. Czekajcie, bo otwieram i zamykam jednocześnie chyba. Teraz. Ok. No i pierwsza rzecz jest to ten żakiecik, papiery już mogę wyrzucać. Ten żakiecik, który ja już wcześniej zamówiłam sobie czarny. Teraz zamówiłam po prostu w kolorze takim jasnym i coś czuję, że to będzie sztos. Czuję, że to będzie sztos i chyba to następne wyjście jakieś, jak będę miała to, nie wiem, czy tego nie założę, to jest cudowne. To jest to takie na jedno ramię, tutaj jest na
Ramiączko jest to jasne, trochę pewnie będzie przeźroczyste, troszeczkę prześwitujące, ale ja coś tu powymyślam. Cudownie, że są metki. Uwielbiam, po prostu dziękuję, że są metki, bo w większości tych takich chińskich, słuchajcie, przesyłek niestety brak. Brak metek i wszystkiego. Czy mamy tu jakąś metkę z materiałem? Mamy. Uwaga. Spandex 5% i poliester 95%. Że to jest rzecz numer jeden. No i do tego mamy oczywiście pasek. Rzecz numer dwa, Moro. Na pewno już pamiętacie, są to spodnie Moro. Nie wiem, jak ja się odważyłam. Jest lekki materiał, uff. Myślałam, że to będzie taki jeans. To nie jest jeans, słuchajcie. To jest taki, ja nie wiem jaki, ale taki trochę sztucznawy chyba materiał taki. Pasek, uwielbiam, jak coś... Drynda dzwoni, po prostu uwielbiam ten, nie wiem dlaczego, ale od zawsze jakieś szlufki, jakieś takie, wiecie, paski, jakieś guziki, jak coś dźwięczy, wiecie, o co chodzi, brzęczy, to uwielbiam coś takiego, także pasek. No i już Wam pokazuję spodnie, wejdę oczywiście, nie mam pojęcia, rozmiarowo powinny być chyba dobre, słuchajcie, takie spodnie. One mają być z wysokim stanem, fajnie, że mają kieszenie, nie wiem czy wejdę. W tyłku jeszcze może, one są troszeczkę, widzicie, troszeczkę się nadają, ale w pasie, kurde, się będę bała. No ale zobaczymy, jeans, jest na guzikach, tutaj mamy kieszenie, przeczytajmy sobie, to nie jest jeans, słuchajcie, to jest, ja nie wiem, co to jest za materiał. Mamy metkę, 95% bawełny, 5% poliester, nie wiem, nie znam się, a... I widzicie, taki leciutko gumowany ten materiał, taki leciutko gumowy. No zobaczymy, jak będą wyglądać, fajnie, że dzwonią, fajnie, że cienki. Że cienki jest ten materiał. Ja się bałam grubego jeansu. Nie chciałabym. Bo wiem, że czułabym się tak mało swobodnie. A to jest taki materiał, że wydaje mi się, że taki leciutki, fajny. Super, bardzo leciutkie są te spodnie, tak by the way. Także póki co, no pokładam w nich nadzieję. Rzecz trzecia, to już wiem, że będzie kombinezon. Bardzo leciutka zresztą rzecz. Tu jest akurat zaklejone. Czekajcie, muszę to roztworzyć. Kombinezon już Shein miałam i jestem zachwycona, także mam nadzieję, że tym też będę. Dobra, rozmiar, coś mi tu brzęczy. Dobra, to. Owa. No i zobaczmy, czy on jest, aha, jest tutaj na guziczki zapinany, spoko. Najpierw muszę sama chyba obejrzeć. Oj, przeźroczystawy, słuchajcie, taki dość taki, no, że będzie tutaj raczej prześwitywać chyba, słuchajcie, tu jest właśnie na guziczki. Bardzo ładnie tutaj to jest wszystko tak powycinane, bardzo tak dokładnie, naprawdę wycięte te materiały tutaj, te, no wiecie, te wzorki tutaj, o, są bardzo ładnie powycinane. Raczej tu będzie dobry, w tyłku też, myślę, że powinien być na mnie dobry. I coś czuję, że się powinien przypodobać mojej Karoli. Bardzo leciutki, jeżeli chodzi o materiał, to nie wiem, ale podoba mi się ten materiał, tylko jest dość przeźroczysty taki. Tak się przynajmniej wydaje, dość być cienkim. Czekajcie, szukam jakiejś tu metki, czy znajdę tu coś, czy nie znajdę. Powinna być, nie? Jest, mam. Uwaga, gdzie tu jesteś? Tu, 3% spandex, 97% poliester. No i tu bym się zgodziła, tu może być, bo on jest taki, wiecie, taki sztucznawy ten materiał, ale się tak naddaje, więc też fajnie. Ja nie narzekam, jak w niego wejdę i będę w nim fajnie wyglądała, to będę zadowolona. Więc póki co też na plus. I rzecz ostatnia, kompletnie odbiegająca w ogóle od, że tak powiem, mojego stylu, ale jakoś mi się po prostu spodobała, coś mi się spodobało tu. Taki, słuchajcie, sukienka to miała być. Podoba mi się, z daleka mi się podoba. Zobaczymy, jak będę w tym wyglądać, czy będzie też dobra rozmiarowo. Ma kieszonki, czat, bardzo mi się podoba. Coś, nie wiem, zobaczymy, ale raczej przed kolano, także też spoko. Tutaj ten dół, ona, bo to jest sukienka, ona ma troszeczkę dłuższy, jak widzicie, minimalniutko, więc to też fajnie na nodze może wyglądać. Także tak. Tak by się prezentowały moje cztery rzeczy zamówione z Shein. Póki co jestem taka no w 50% zadowolona ogólnie z wyboru. Naprawdę fajne mogą to być rzeczy, teraz tylko niech się sprawdzą w praniu. Ja dopijam kawę, łyczek kawy. I na razie będę się tutaj, będę kończyć nagrywanie, dlatego że przejdę na Instastory, żeby pokazać to, co do mnie przyszło, to, co dostałam. Następnie wrócę i zrobimy sobie try on haul. No i okidoki, kochani, ja właśnie wskoczyłam w rzecz numer jeden. Już Wam się pokażę jakoś, nie wiem tylko jak to tutaj robić teraz.
Tak wygląda rzecz numer jeden. Tu jest w pasie troszeczkę luzu i tak naprawdę cieszę się, że on jest. Tu też jest trochę luzu. Szczerze mówiąc, nie wiem, no jakbym miała S-kę, może też byłoby ok. Nie wiem, czy nawet może i nie lepiej. W każdym razie jest to na mnie luźne, ale też fajnie, bo na przykład jakieś fajne, takie obcisłe, do tego na przykład jeansy, rurki czy coś takiego. Ja mam na sobie w tym momencie taki sportowy stanik, więc jakbym założyła z wierzbinami, jeszcze bardziej taki unoszący czy coś, to myślę, że tutaj też by wyglądało to lepiej. Ale teraz możecie zobaczyć. Teraz wygląda tak, jakbym prawie, że nie miała stanika. Pokażę Wam teraz długość tej sukienki, czy ja nie wiem. Widzicie, tutaj jest ta długość taka, że tu jest troszeczkę dłużej, tutaj jest krócej. No wydaje mi się, że śmiało ja akurat mogłabym zamówić sobie rozmiar S. Także rozmiar S na ich stronie jest rozmiarem dla mnie rekomendowanym. Ale wy wiecie, ja mam coś takiego jednak, że ja wolę mieć to trochę luźniejsze, niż jakbym miała mieć to za małe. I zazwyczaj zmieniam sobie tą rozmiarówkę i zamawiam sobie na przykład M-kę, czyli taki bardziej uniwersalny. Nie wiem, czy to dobre, czy to złe. Może raz zaryzykuję i zamówię to, co rekomendują, żeby Wam powiedzieć, jak wygląda to w przypadku takiego rozmiaru rekomendowanego. W każdym razie jestem z tego bardzo zadowolona, do tej nawet do tej szarości bardzo mi się to podoba. Śmiało bym tak wyszła i z adidaskami, i z obcasem. Można nawet, powiem Wam, że widzę to czarną bluzkę, jakąś taką normalnie jednolitą, czy białą bluzkę, czy nawet czerwoną, ale jednolitą na przykład pod to. I wtedy to by wyglądało jak taki, wiecie, jak taki żakiet. Nie sukienka, a żakiet. Też by to było bardzo, bardzo fajnie. Także naprawdę, jeżeli chodzi o tą rzecz, jestem bardzo zadowolona, będę ją nosić, podoba mi się, ale jestem mimo wszystko ciekawa, czy rozmiar S byłby rozmiarem dla mnie lepszym, czy nie byłby za ciasny. No, także tak wygląda numer jeden rzecz. Możecie zobaczyć tutaj z bliska, jak to wygląda pod biustem. No tak jak mówię, to jest M-ka, więc rekomendowany u nich jest dla mnie S. Kieszonki, co jest naprawdę super sprawą. Bardzo, bardzo lubię kieszonki. No i tak to wygląda. Także bez stanika też bym to założyła, ze stanikiem też. Naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Także teraz przymierzam rzecz numer dwa i za chwilę Wam się pokażę. No i dobrze, jestem teraz w rzeczy kolejnej. Słuchajcie, no i troszeczkę, kurczę, jednak czarne to czarne. Tu jednak wadą będzie chyba to, że to jest taki przeźroczystawy ten materiał. Jak możecie zresztą zauważyć, poczekajcie, stanę sobie dalej. Jest to fajne, jest to wciąż ładne, ale już prześwitujące. Już nie wiem, czy bym się, nie odważyłabym się raczej chyba założyć tego jako po prostu sukienkę w ten sposób jak teraz, tylko raczej jako właśnie narzutkę, jako takie coś na leginsy. Mam w tym momencie szary stanik, więc się tym nie zrażajcie, do tego pasowałby po prostu biały. Z tyłu niestety, zobaczcie, wszystko prześwituje, także widać gacie. Nie będę tutaj świecić Wam tyłkiem. Pokazuję Wam po prostu, jak to wygląda. Ogólnie naprawdę fajne, ale no nie założyłabym ja tego z myślą o sukience. Zobaczcie, długość super, wszystko byłoby ekstra. Tu też jest bezpiecznie w miarę, może na jakieś krótkie spodenki. No ale jednak tu wszystko prześwituje, więc raczej bym to zakładała po prostu, słuchajcie, na krótkie spodenki czy do leginsów. Jeżeli chodzi o górę, to no jak same widzicie, wygląda to naprawdę fantastycznie. Nie sugerujcie się właśnie tu stanikiem, ale no nie chciało mi się po prostu lecieć i przebierać w biały, także biały stanik spokojnie tutaj bym miała, wyglądałby o wiele lepiej, no a jeszcze lepiej wyglądałoby bez stanika, zobaczcie. I byłoby wtedy mniej więcej tak. Także ogólnie naprawdę bardzo się cieszę z tej rzeczy, tak czy siak, ale niestety no jako sukienkę ja jej nie założę. Na pewno nie samą tak o na gołe ciało. Także tak by to wyglądało. Ogólnie naprawdę jakościowo spoko, tylko za cienki ten materiał. On powinien być nieco po prostu grubszy. Wtedy by można było założyć to jako sukienkę, bo by nie było prześwitów. Ok, teraz wskakuję w kombinezon i za chwilę do Was wracam. Okidoki, kochane, jestem, słuchajcie, z powrotem. No i tutaj się trochę uśmiałam. To jest rozmiar M, słuchajcie. S-ka jest rozmiarem dla mnie rekomendowanym. Już Wam mogę powiedzieć jedno, że gdybym zamówiła S-kę, mogłabym zapomnieć o tym, że w to wejdę. Nie wiem, jak to widać u Was w kamerze. Wydaje mi się, że nie prześwituje. Nie widzę, żeby to prześwitywało, więc może nie będzie. Tak wygląda on na mnie, więc czuję się po prostu jak taka sardynka
puszce troszeczkę. Na balety jak najbardziej to ubiorę, na balety tak, tak na co dzień bym raczej w tym nie wyszła. Tutaj wygląda wszystko przepięknie, naprawdę ten dekolt robi całą po prostu, całość tej jakby stylówki. Tak wyglądam z boku, także jak się tu, wiecie, piwko opije, no to już będzie trochę lipa. Tak wygląda z tyłu, nie wiem jak to wygląda, mam nadzieję, że nieźle. Tak, 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 jeżeli chodzi o nogawki, słuchajcie, no to tutaj będzie taka rzecz, że te nogawki tutaj mi odstają, ale to jest moja wina, ponieważ ja mam chude tutaj strasznie kostki, więc ja sobie po prostu pozwolę na podwinięcie po prostu tutaj tego kombinezonu. Teraz jest on w całości fajnie dopasowany, jest on strasznie przylegający do ciała, naprawdę czuję się jak taki płetwonurek troszeczkę, ale wygląda naprawdę dobrze do obcasów, do, słuchajcie, do koturnów, na balety jak najbardziej tak. Także na balety tak, jak widzicie, nie mam stanika i stanika bym nie była w stanie założyć, bo bym się absolutnie nie dopięła. W ogóle czuję się i tak taka, wiecie o co chodzi. No, taka średnio mogę oddychać, że tak powiem, w tym kombinezonie, więc jest on po prostu bardzo dopięty, więc jeżeli chodzi o to, jaki rozmiar na przykład zamawiać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, efektowny i na balety mówię super, na wyjście, na kolację i tak dalej, to naprawdę ekstra ciemny, fajny makijaż, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Naprawdę wygląda on super, tylko no strasznie jest opięty, więc lepiej chyba brać sobie po prostu troszeczkę rozmiar zawyżony, czyli troszeczkę większy. Także to jest rzecz kolejna, z której się bardzo cieszę i muszę właśnie namówić Karolcie na zakup tego kombinezona, bo ona będzie w nim sztosik wyglądała. No tylko raczej jej poradzę jednak L-kę. Ona się w to raczej chyba by nie wbiła, także myślę, że L. No i też mówię Wam, że jeżeli macie właśnie też, jesteście wysokie, powyżej 1,70 m na przykład, 4 czy 5, no to śmiało bierzcie sobie jednak L-kę. Ja myślę, że L-ka nie będzie za duża, będzie ciut większa chyba od tego, ale będziecie miały troszeczkę jednak luzu. A ja się tu czuję, wiecie, że jakbym coś podjadła i wypiła, to może to tutaj dawać się we znaki. Jest on po prostu na mnie opięty, czuję się w nim jak sardynka. Okidoki, przybywam do Was z ostatnią rzeczą i powiem Wam, że tak jak się obawiałam, tak jak się bałam, tak jest po prostu cudownie. Jest cudownie, to chyba będą moje jedne z ulubionych, słuchajcie, niedługo spodni. Już Wam pokazuję, tu mam oczywiście, nie przejmujcie się, sportowy stanik, także chciałam Wam pokazać jak one wyglądają. One miały mieć wysoki stan i mają wysoki stan. Zaraz czekajcie, zapnę zamek. To jest bardzo delikatny materiał, taki... Nie wiem, jak mam go nazwać. No, no nie wiem, czy to jest bawełna. Tam jest niby dużo tej bawełny. Wyglądają fantastycznie, nie mają aż bardzo wysokiego stanu, bo nie są aż tak potąd, czyli za pępek, tylko przed pępek lub równo z pępkiem. Zaraz Wam pokażę właśnie jeszcze dół. Tak on wygląda. Na dole nogawki ściągane w sam raz dla mnie na długości do kostek. Tutaj mamy kieszenie. Super sprawa. Zaczaski. Powiem Wam szczerze, że jestem strasznie zadowolona z tych spodni. Tak jak się ich obawiałam, tak jak się bałam, tak po prostu no mega, mega mi się podobają i będą bardzo wygodne, bo są bardzo mięciutkie. Kończy mi się to wszystko tu na kostce, także ten ściągasz naprawdę fajnie. Też jakby wyszczupla tą kostkę i tą całą nogę, także naprawdę ekstra, ekstra. Bardzo jestem z nich zadowolona. Jeszcze Wam pokażę, tak tutaj troszeczkę zniżę kamerkę. O! Taki materiał, nie wiem, no to jest taki zwykły materiał, nie jeansowy, taki normalny, takie normalne spodnie, jak często są bojówki, ale właśnie nie z jeansu. Tak by się prezentowały moje rzeczy z Shein. Pamiętajcie, że na hasło AGA015 otrzymujecie 15% zniżki na asortyment w sklepie Shein, cały oczywiście. I będzie mi bardzo miło, jak naprawdę z niego skorzystacie, bo tym razem starałam się wybierać fajne rzeczy i tanie rzeczy. Także myślę, że to są takie rzeczy przystępne chyba dla każdej z nas. Naprawdę dla każdej z nas. Są bardzo niskie ceny i jeszcze tak jak mówię, zniżka minus 15%, to jest zawsze, zawsze coś. Także jeżeli skorzystacie, to oczywiście dajcie znać. Dajcie też znać w komentarzach, która z rzeczy Wam się jakby najbardziej podobała, w której wyglądałam dobrze, a która może według Was wyglądała niekorzystnie. Wiadomo, że to nie po to chcę te komentarze, żeby też tak to nosić, bo absolutnie nie jestem typem człowieka, który, wiecie, da sobie wmówić, że skoro w tym powiecie mi, że wyglądam źle, to ja już odłożę to w ogóle na bok. Absolutnie nie. Ja mam lusterko, mam jakby swój rozum i wiem, w czym wyglądam dobrze i przede wszystkim w czym się czuję dobrze.
Aż się zapowietrzyło z wrażenia. No ale piszcie właśnie, bardzo mnie ciekawią Wasze opinie, według Was, co uważacie, że w czym wyglądam lepiej, w czym gorzej, co mi pasuje, a co nie. Ja tymczasem się będę z Wami żegnać, dlatego że to już przyszła pora, za chwilę już wracają dzieci, a ja lecę na pocztę odebrać jeszcze przesyłkę z Lovely Wholesale. Kolejne rzeczy i tam już będzie naprawdę gorąco, bo tam przyjdą rzeczy, które naprawdę, naprawdę... No bardzo bym chciała, żeby móc Wam je polecić, a nie wiem, czy tak będzie, bo tu gdzieś dzwon, tam gdzieś wysoki stan i już nawet nie pamiętam, co jeszcze, ale pokazywałam Wam. Także bardzo jestem ciekawa jakości tych rzeczy w porównaniu z tym, co jest na modelce na zdjęciu, co zresztą widziałyście w poprzednim filmie. Także trzymajcie się, do usłyszonka, buziaki!